No w sumie tak, no bo już jesteśmy na górze. O poziom wyżej niż my byli. No ale sprawdźmy. Czy coś jeszcze się nam tutaj nie kryje? No, są przejścia, ale nic poza tym. Piękne widoki i co nas tutaj gna do przodu, to te schody jedynie, ale że ja jestem, jak już nieraz mówiłem, lubiącym penetrować wszelkie możliwe. Mamy wieżę, okej. Wow, a to co? Wygląda na nakrycie głowy. To wygląda na nakrycie głowy. Coś jeszcze? No nie. Aha, tu jest jeszcze... O, widzicie. Kolejne wejście. Ale widoki są niesamowite. Czy to da się bokiem wyjść? A bokiem się da wyjść. Aha. Ale znowu zaś trzeba przez okienko. Nie, nie sądziłem. Ta kłoda mówi, że w tamtą stronę. No to cóż, spójrzmy jeszcze raz na zatokę. A właściwie wyspę. No coś niesamowitego. No kurde, rzecz nie umierać. No ale cisza od zgiełku. Chyba trzeba stąd zejść. Ostrożnie. Stąd zejść? Aha, no to mamy ślizgawkę, drodzy mili. Już ją widzę. Do tego cokołu, co idealnie jest równo z głową, od tego cokołu ślizgawka na znowuż wyrzutnie liny. Czekajcie, lina jest tutaj. Żebym nie zapomniał, bo... Dobra. Sro, ślizgawka. Jakoś się udało. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Zaraz, pierwsza. Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Ale popatrzcie się. Teraz widzimy w całej okazałości kobietę. Hiszpana, no całą świtę, która tutaj urzędowała. Nieprawdaż? Nie ma nic ciekawego? Nie ma. Trzeba by na pewno w dobrym... No nie, no w dobrym kierunku idziemy. No dobra, mamy. Jest
Ja, braciszek się nie wyrobił. Dobra. No i co dalej? Wszystko w porządku? Proszę. Mężczyzna. Sporo tu zapasów. Narzędzia, nasiona. O, prowiant raczej już przeterminowany. Dokładnie tak, ale... Co jeszcze znajdziemy? No, widać, że ewidentnie spory magazyn. Czego szukasz, bracie? No dobra, stąd my jakby przyszli, czyli pasowałoby, ale zobaczcie, jak jest sklepienie zrobione, widzicie? Komnata, ile to pracy kosztowało? Czyżby? Nie jestem przekonany, ale jeśli... Jeszcze muszę popatrzeć po brzegach skał. Czy coś my... A propos... Tam coś jeszcze jest. No widzicie. A już bym chciał w wodę wleźć, no nie? Dobra, idziemy w prawo. Bo każda wskazówka coś jest warta. Czyli mamy tą... I co, tu się nie... A właśnie. To dziwne, no nie? Dźwignia. Mechanizm się popsuł. O nie. Jakoś na pewno tam wejdziemy. Podnieśmy to razem, dobra? Okej. A razem? No... Proszę. O. Nie. Wow. A, przed nami kolejna próba. No, na to wygląda. No nie. O kurcze, blaszka, widzicie to? Zodiaki. Zodiaki, które dadzą rozwiązania. Ale coś niesamowitego. Najpierw tradycyjnie rundka po pomieszczeniu. Koło młyńskie. No, zapewne coś się pokaże, tylko... Gdyby to nie moje szperactwo, drodzy mili, czyli po prostu patrzenie wszędzie i... Sprawdźmy, jak to działa. Thank you.
Aha. Symbole nie odpowiadają tym w świetle. No właśnie, pytanie. O, to by było to. Chyba. Dobra, przekręcajmy, szukajmy. Kurczę, mamy. Coś się przekręciło. A, no popatrzcie się, jeszcze na dokładkę te gwiazdki się ruszają. Okej. Kamera. Ha. Ale w jakiej to prawidłowości układać teraz? Tutaj pasowałoby na tym okrągłym znaleźć, no nie? Prostokąt. Jak te z góry wziąć? To jest tylko jeden. No to tutaj zagadka jest. Ten skubaniec. Dobra, obróćmy tą pierwszą. Załatwiony. A
aż. Kim był ten cały Al-Basra? Mogołem. Służył na Gunsway. Dlaczego bratał się z Avery? Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się w czasie bitwy i udało mu się wysadzić skład z prochu. O, Avery z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć z nikogo stał się budzącym postrach fechtmistrzem. Wow! Proszę, proszę. No ale w tych czasach to kunszt walki, przewidywania naprawdę był arcydziełem. No pytanie, jak my teraz to dalej rozwiążemy, bo jak widzicie, dalej jesteśmy przy kręgu, a krąg, czekajcie, co nam tu się obraca? Aha. Aha, takie Z. Chyba to są te trzy. Kurczę, musimy... Nie tak. Ten jakby tak, ale ten nie tak. O. No co, nie jest tak jak trzeba? A, nie pokrywają się. Te się pokrywają, a te nie. Pod kątem. Teraz wystarczy je przesunąć.
No ale zamaczek, przyznacie szczerze, że jest nieziemski. Jest. Proszę. No i się zaczyna. To teraz. Zobaczmy. Joseph Farrell, William Myers, Tariq bin Malik i Christopher Condent. To już 8. No jakby nie patrzeć, a teraz mamy krzyż do góry nogami, czyli kobieta to będzie. Kobieta i mężczyzna. Albo odwrotnie, nigdy nie pamiętam. Przyznam się szczerze. Ej, patrz, te symbole wciąż się obracają. Ten bin Malik wygląda mi na Maura. Dobrze myślisz. Co robi tak daleko od Berberii? Samo co my. Chcę być w środku akcji. Aha, już wiem. Kurde. Aha, no już muszę trafić na... Ha! Jak jeden jest dobrze, to drugi jest źle. Widzicie? Okej. Muszę sprawdzić odległość, kiedy pada na nie światło. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurde! Prawie. A może tu? Aż ciut, ciut. Jak tu pasuje, tak tam nie pasuje. No ciepciula.
Udało ci się! Kurczę, blaszka! I ostatni! Reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. Zaraz, zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Dokładnie. Dziwne. No trochę tak. Ale to było, powiecie, powiedzcie sami, no kurde, paść na te złożone zamki, jak ja na to wołam. No szczerze mówiąc, dają wiele do życzenia. Zobaczmy. O proszę, kolejny zameczek. No, pociągnij za tą dźwignię. Wow. Twój posąg Everiego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. Okej. Ale widok, przyznacie, że nie. Trochę tu wysoko. Nieziemski. No ale myślę bardziej, że to będzie w górę, niżeli w dół. No właśnie.